Siemaneczko, pokażę nadal działającego glitcha na solo kopiowanie. Ten glitch już działa bodajże z 2 tygodnie. Ustawiamy sobie swobodny tryb celowania. Potrzebujemy mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. Tam umieszczony już pojazd, który będziemy kopiować. No i salon gier. A tam tyle pojazdów na straty, ile chcemy sobie zrobić kopii. No glitch działa, jak mówię, ze 2 tygodnie. Ja tam akurat wtedy byłem w tej Anglii, nie mogłem tego, znaczy nagrać mogłem, ale za dużo byłoby pisania, bo nie miałem jak dodawać tam wtedy swojego bełkotu, więc te kroki, co opisywałem, to bym musiał kurwa książkę napisać, dlatego nie pokazywałem. Teraz jest okazja, żebym ja to też pokazał, tym bardziej, że to nadal działa. I przy okazji odpowiadam, tam ktoś mi pisał, czy to działa, no to będzie wiedział, że działa. Teraz tak, wsiadamy do auta, które kopiujemy. Zostawiamy je w środku, w bunkrze i teleportujemy się przez właśnie ten inny tryb celowania do swojego salonu gier. O, tak samo też chyba działa to sprzedawanie Elegy darmowego za tam kurwa 900 tysięcy. No ja tego nie, w ogóle nie mam zamiaru pokazywać, bo no bez sensu, no kurwa, później jeden sprzedaje jakiś łepek sobie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, kurwa, i zdziwiony, że dostał limit. Dlatego no to jest lepiej sobie skopiować takiego Isika za prawie bańkę 800, jak się bawić z jakimś Elegy tam, czy tam smudować przez Bandito i sprzedać za kurwa niecałe 200 tysięcy, no bez sensu. No ale ktoś zdesperowany, no to może sobie to robić. No dobra, wracamy do glitcha, odpalamy akcję z mapy, wybieramy kogoś z innym trybem celowania i do niego dołączamy. Pierwszy komunikat się potwierdza, drugi anuluje, a na PS4 najlepiej właśnie to zrobić, wybrać. Raz, mamy pierwszy czarny komunikat, czy chcesz, na pewno chcesz dołączyć do sesji, to dołączamy do niego jeszcze raz, wtedy samo nam przełączy się na inny tryb celowania, o ile gościu ma inny, a nie kurwa, ktoś dupetruje, skopiujesz mi auto, no skopiuję, on nie sprawdzi, czy ktoś ma inny tryb celowania, tylko potwierdza mi, kurwa, sesję opuszcza, no mnie chuj wtedy strzela. Dobra, teraz tak. Gaduła się zrobiłem. Wchodzimy do tego salonu gier. No najlepiej to zrobić od strony garażu tej piwnicy i udajemy się tam na górę na salon, tak żeby zostały nam otwarte te drzwi wejściowe do tej kurde piwnicy. Dobra, jesteśmy na miejscu, drzwi się otworzyły, no i one muszą być otwarte cały czas, bo później nie będzie możliwości ich otworzenia. Podchodzimy do szafy grającej, tak żeby była opcja D-padu w prawo. I teraz też, będziemy dołączali do kogoś z innym trybem celowania. No najlepiej użyć tego znajomego, przez którego używaliśmy do teleportu. Wybieram go, klikam dołącz do gry i pierwszy komunikat będę potwierdzał, drugi anulował. Teraz daję D-pad w prawo. Mam tutaj wybór muzyki. No i tutaj będę klikał. Nieważne jaka to muzyka. Start. Będę klikał start, online, zestaw początkującego kryminalisty, wycofywać się z kryminalisty, odpalamy akcję tam, wyścig z areny, tą pierwszą piłkę bombową. Tu nie trzeba nic robić w tempo, start, online, zestaw początkującego kryminalisty, z tego się wycofuję raz, przechodzę na akcję, rozegraj akcję stworzone przez Rockstar. Arena wojny, piłka bombowa. No, mam komunikat, że ta akcja jest nieaktualna. To potwierdzamy.
Jeszcze raz. Start, tutaj klikamy i już tym razem nie na zestaw początkującego kryminalisty, tylko kup karty Shark. Z tego też wychodzimy, będziemy odmrożeni, ale będziemy mogli chodzić po naszym salonie gier z opcją wyboru właśnie tej muzyki. Szafy grającej. No ja akurat chodzę na R1 czy tam RB na Xboxie, bo mam standardowy FPS 2 ustawiony, ale żeby szybciej tutaj iść, można sobie włączyć pierwszą osobę, to też szybciej się pójdzie. I teraz tak, udajemy się do auta na straty, ale podświetloną musimy mieć jakąś tą muzyczkę za ten 1 dolar. Nie może być ten pierwszy tam na szaro, tylko musi być te któreś z tych białych. Klikamy Y czy trójkąt, żeby wsiąść do samochodu. Wybieramy jedną z tych muzyczek, czyli po prostu potwierdzamy, mamy zapytanie tak czy nie. I jednocześnie klikamy X lub A i gaz jednocześnie. X i gaz na Xboxie, a na X i gaz na PlayStation, a A i gaz na Xboxie. Wywala nas przed salon gier. Na piechotę teleportujemy się z powrotem teraz. Już do bunkra wsiadamy do auta, które kopiujemy. Przenoszą nam się tablice z tego darmowego LG. Wjeżdżamy do mobilki, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów. Oryginał przenosi nam się do salonu. My mamy tu nową kopię. I żeby skopiować kolejne auto, wyjeżdżamy to i robimy te kroki wszystkie od początku.